mój pierwszy zabieg taki, że byłem przez 2 minuty w temperaturze 120 stopni i w ogóle się świetnie czuję, nie? Czuję się o wiele młodszy, ładniejszy, pełen werwy i chciałbym robić różne takie rzeczy, że nie mogę o tym specjalnie powiedzieć, jakie to są rzeczy. Co najważniejsze, patrzę, a tu spotkałem po takim zabiegu wybitnego polskiego kolarza, Marek Wrona. Dzień dobry, jak się czujesz? Świetnie. A czy gdybyś mógł porównać na przykład po zakończeniu etapu Tour de Pologne amatorów, który przejechałeś teraz, jakiś tydzień temu i teraz po tym zabiegu, 2 minuty w minus 120 stopniach Celsjusza, to które odczucie jest lepsze? Oczywiście tutaj, w 120 stopniach minus. Ponieważ tam temperatura na Tour de Pologne też nie była specjalnie wysoka i jeszcze był do tego deszcz, ale tu też cię oglądali, widziałem przez okienko, wszyscy mówią, że świetnie wyglądasz, że się świetnie prezentowałeś tak w tej kriokomorze, nie? Ładnie wyglądałem tam i ładnie wyglądam tu. No, jak to mówią, ładnemu w każdych okolicznościach jest ładnie. Co trzeba zrobić, żeby taki zabieg, żeby można było uczestniczyć w takim zabiegu? Wystarczy przyjść z ulicy, dostajecie Państwo ubranka, spodenki, nauszniki. Przepraszam bardzo, proszę zobaczyć, jakie ubranko tutaj dostałem, tak, takie szlafrok taki. I na uszy jest. Jeszcze się dostaje specjalny podkolanówki. No i jak się to dostanie, to co się dalej dzieje? Później idziemy do komory na 3-2 minuty w zależności od Waszej dyspozycji. I później Państwo możecie wyjść, iść na rowerki, rozgrzać się. I taki zabieg fajnie powtórzyć sobie 10 razy. Dziękujemy bardzo serdecznie. Przypomnę, pierwszy raz mi się to zdarzyło. Czekamy na następnych kolarzy. Kolarze ponoć jeżdżą szybciej i noga podaje o wiele lepiej, jak się te 10 zabiegów tutaj zrobi. Co będę sprawdzał zdecydowanie z pewnością. Bardzo się cieszę, to jest obieg na Karłowicach. Nie było takiego na Karłowicach, a teraz jest.